Kochani, ponad dwa lata temu debiutowaliście tutaj i byliście dla nas ogromną niespodzianką. Naprawdę nikt do ostatniego momentu nie wiedział, że to wy się pojawicie na scenie. A teraz witamy Gosię Rozenek i Krzysztofa Skórzyńskiego. Tylko tu się, słuchajcie, nie udało. Wiecie dlaczego tej tajemnicy się tutaj nie udało dochować? Jak to działa? Wszystko było już w mediach, prawda? No właśnie. No, nasza tajemnica była, bo dla nas to też była zagadka i tajemnica. My do samego końca nie wiedzieliśmy sami. Byliśmy zaskoczeni, jeżeli chodzi o nas w tym programie. Bo my tak naprawdę dwa dni przed ramówką, przynajmniej ja dowiedziałam się, że będę nową prowadzącą ja Dzień Dobry TVN. Tak. On nie mógł mi tego powiedzieć. Dokładnie dwa dni przed ramówką mieliśmy ze sobą pierwszy raz kontakt, mieliśmy okazję się poznać. Przegadaliśmy po prostu 2 czy 3 godziny, aż nam zgasili światło w knajpie. I powiem ci, że minęło 2,5 roku, a ja mam wrażenie, że to było wczoraj, a że tego kolesia jednak znam 20 lat, a nie 2,5. No i razem nawet wybraliśmy się na wakacje zupełnie spontanicznie, ale jednak spędziliśmy ze sobą naprawdę... Z rodzinami, powiedz Damian. Tak, z rodzinami, nie? No, z dziećmi, z żoną, z mężem, z innymi jeszcze przyjaciółmi, cała gromada, wspólne jedzenie pizzy, więc te 2,5 roku nam tak szybko zleciało. Wtedy udało się dotrzymać tej tajemnicy, ale my byliśmy naprawdę, nikt się w ogóle nie spodziewał, że będzie dodatkowa para, to po pierwsze. Po drugie, my z Paulą byliśmy przewożeni jakimiś taksówkami pod jakimiś fałszywymi nazwiskami. Nikt z prowadzących ramówkę też nie wiedział, że my to my, więc jakoś to się wszystko udało dochować do samego końca, z czego byliśmy bardzo mocno dumni, bo to było, sam powiesz, wielkie zaskoczenie. Tajemnica jest wtedy, kiedy wiedzą oni dwie osoby i faktycznie wtedy tak było, w tym przypadku się nie udało, nie wiem dlaczego, ale wiesz, no bo też Gosia nigdy nie ukrywała, że chciała być prowadzącą Dzień Dobry TVN. Krzysztof Skórzyński jest naprawdę świetnym dziennikarzem i fajnie, że znalazło się dla niego miejsce w naszej redakcji. Więc to gdzieś, wiesz, krążyło. No a my nie ukrywajmy, w śledztwie dobrze jesteśmy. Dobrze? Jesteśmy, ja z faktu pochodzę. Już 25 lat śledztwa, tyle co ma nasza stacja. Ma się to samo logo, widzisz? 25. Tak.